Cześć, witam Was dzisiaj w Pepco. Chciałam Wam pokazać trochę takich moich polecajek, co warto w Pepco kupić. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby być na bieżąco z przeglądami i tak dalej. I zostawcie też łapkę w górę. Ja Wam chciałam pokazać kilka takich fajnych rzeczy, które się teraz w Pepco pojawiły i które naprawdę uważam, że są warte zakupu, czyli na przykład wszystkie tutaj elementy do sprzątania, na przykład takie fajne końcówki do miotły za 12 zł. No i też zobaczcie, tutaj macie drugie do tych mniejszych za 8 zł. Do wyboru, do koloru, bo są po prostu różnej wielkości i one kosztuje 12 zł. Tutaj macie jeszcze też mopy, to jest w ogóle też nowość Pepco, więc na pewno pojawi się to w przeglądzie półek. Te kosztują 30 zł. Zobaczcie, tutaj macie tego mnóstwo akcesorii do sprzątania z butelką, ze spryskiwaczem. Rewelacja, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo warte zakupu, kosztuje 20 zł. I kolejna rzecz to jest taka tradycyjna myjka ze ściągaczem za 6 zł. Dlaczego atrakcyjna? No bo po prostu uważam, że w ogóle sama cena jej jest już atrakcyjna. Ale uważam, że to są faktycznie takie gadżety, wiecie, które warto w domu mieć. I akurat w Pepco one są w dobrych cenach. Tutaj mamy jeszcze taki duży ściągacz, zobaczcie, za 10 zł. Jeżeli chcecie sobie na przykład jakiegoś kija gdzieś tam przywiązać czy coś. Te kosze na śmieci, bo są po prostu przecenione, takie łazienkowe, fajne za 30 zł, warte uwagi, bo po prostu wzór jest ładny i powiem Wam szczerze, że przynajmniej się nie niszczą i nie łamią się te zawiasy całe, ponieważ miałam inne kosze i niestety często się to psuło, tym bardziej tam przy dzieciach, które to co chwilę gdzieś tam nadeptały, a najlepsze są te bez, które za 40 zł przed chwilą pokazałam. Ta miska, ona jest w Pepco już od dawna, aczkolwiek teraz jest przeceniona na 80 zł. I bardzo, bardzo ją polecam, bo nie dość, że jest ładna, to jest jeszcze do tego bardzo praktyczna. Te talerzyki w kształcie serduszek za 35 zł, one się pojawiły w kolekcji walentynkowej. No i te pojemniczki, słuchajcie, są przepiękne za 30 zł i w wersji są takich dwa rodzaje, zobaczcie sobie, w samych plecionek. Tutaj jest taka miska, którą też już kiedyś pokazywałam w Pepco, ale ona jest fajna, bo jest szklana, a jest podzielona na trzy części. To jest taka, wiecie, do serwowania jakichś tam ewentualnie przekąsek dla gości i ona kosztuje 30 zł. I tutaj na przykład za 17 zł macie jeszcze takie fajne podstawki. No okej, polecimy jeszcze dalej. Zaraz Wam pokażę, co tutaj jest jeszcze fajnego. Takie, zobaczcie sobie, bambusowe ściereczki za 12 zł. To są, wiecie, takie na rolce. Kolejna fajna rzecz to są te woreczki. One są na warzywa, tutaj macie jeszcze też na owoce, to jest też torba na zakupy z tego takiego biodegradowalnego materiału. To jest rewelacja. Nie dość, że jest przyjazne dla środowiska, to jest jeszcze do tego praktyczne. No i skapiacze, słuchajcie, sobie bez tego nie wyobrażam życia. Taki skapiacz w kuchni musi gdzieś tam wisieć, bo po prostu ta gąbka, która zawsze gdzieś leży w wodzie, jest wiecznie mokra. Szmatki. Tutaj te są spoko, za 10 zł macie 4. Także one są nawet bardzo fajne i wchłaniają wodę. To jest bardzo ważne, bo nie ze wszystkimi tak jest. To, co już dawno wypatrzyłam, to jest ten silikonowy korek. Gdzieś tam do brodzika. Tym bardziej, jeżeli 5 zł kosztuje, jeżeli nie macie możliwości, zgubiliście korek, to on pasuje fajnie, bo jest do różnej wielkości. Tutaj ten szerokie sitko do zlewu kuchennego. I z niepolecajek, to tą szczotkę, którą kiedyś już nagrywałam, ale jej nie polecam, kosztuje 10 zł i zepsuła się już w czasie trzeciego użytkowania, także tego nie polecam. Co tutaj jeszcze? Tych szmatek też nie polecam, one kompletnie wody nie wchłaniają,
Za to polecam Wam tą matę taką, to jest, wiecie, taka do naczyń, do skapywania za 7 zł. I bardzo jest fajna, uważam, że to są takie rzeczy, które są praktyczne. Patelnie z Pepco, to polecam z całego serca. One są naprawdę bardzo dobrej jakości, dobrze wykonane, no i nie są drogie. 35 zł kosztuje ta głęboka. No i co tutaj jeszcze macie za na przykład 50 zł, tą większą, ale naprawdę są bardzo dobrej jakości i są nieprzywierające, też się, wiecie, nie wyginają od temperatury. Ta kosztuje 80 zł i ma 28 cm szerokości. One się nie wyginają od temperatury, bo wiecie, ja już patelni miałam mnóstwo i zazwyczaj po którymś tam użytkowaniu już widać było, że ona zaczyna się wyginać. Te metalowe garnuszki też Wam bardzo polecam. Co tutaj jeszcze? A, blachy do ciast, słuchajcie. Są w spoko cenach. Zobaczcie sobie, na przykład ta kosztuje 9 zł. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje ta większa. Ok, już sobie sprawdzam. Momencik, momencik. 9 zł. No i foremki do muffinek. To też Wam polecam, bo są fajne. Znaczy, po prostu są tanie, nie? Minna spadła. I fajne są też te ręczniczki. Bo są piękne, mają kolory. Teraz tak, co tutaj jeszcze jest takich rzeczy wartych uwagi? Podkładki. 7 zł. No i co tu jeszcze bym chciała pokazać? A, właśnie jest. Te miseczki, one są silikonowe, kosztuje 20 zł, ale Wam powiem, że są rewelacyjne, bo po prostu łatwo się wszędzie mieszczą. No i jeszcze ten rękaw do wyciskania za 5, ale zobaczcie, jak ma dużo końcówek, więc za 5 zł to jest po prostu rewelacyjna cena, moim zdaniem. Rękawiczka silikonowa, bo jest taka fajna z każdej strony, 20 zł. No i to by było na tyle. Oczywiście zasubskrybujcie kanał i łapkę w górę.